Zobaczyłam dzisiaj pytanie na jednej z grup o autyzmie, czy jako dziewczynki miałyśmy objawy osiowe SD. I zobaczyłam też dzisiaj posta jednej mamy, która pisze, że nauczycielka się czepia jej córki, że ma przestać chodzić z zabawką do szkoły. Nauczycielka wspomagająca, tak? Czepia się dziewczynki z Aspergerem, że ma nie nosić do szkoły zabawki, którą tam sobie gniecie w rączkach, bo to ją rozprasza. Nie wiem od czego zacząć. Może zacznę od tego, że pani nauczycielko, kochana, i każde wszystkie inne nauczycielki. Skończyłam. Takie życie. Skończyłam dzienne studia na UW z wyróżnieniem. W tym czasie zjadłam, nie wiem, z 1000 długopisów i non-stop się czymś bawiłam. Więc pani nauczycielko, jeśli uważasz, że dziewczynka z zespołem Aspergera nie skupia się dzięki temu, że się czymś bawi, tylko właśnie się tym rozprasza, to ty chyba nie skończyłaś studiów za dobrze. Kot gania psa. Nie, pies gania kota. Nie skończyłaś swoich studiów za dobrze i chyba się powinnaś douczyć. Aha, pies chce moją szyszkę. Jak ci dam tą szyszkę, to się nie skupię na filmie. Nie. Byłam jak Hermiona Granger. Zresztą staram się być. To dzisiaj. Byłam kujonem. Miałam obniżoną ocenę z zachowania. Jako... Boziu, Boziu, czemu ty działałaś na tym psem? Jako dość mały dzieciak, ja wchodziłam do piaskownicy z innymi dziećmi i przyrzekam, że nie wiem, co się tam działo. To było jakieś takie doświadczenie. Ja pewnie. No masz, no! Tak, wchodziłam do piaskownicy i nie umiałam się odezwać. Nie umiałam się przyłączyć do żadnej zabawy, kompletnie nie wiedziałam w ogóle co, jak, było mi nieprzyjemnie, niefajnie. W jakichś tam relacjach jeden na jeden było ok. Jak miałam jakieś 4 albo 5 lat, ja w ogóle bardzo dużo pamiętam ze swojego dzieciństwa. Nie bardzo ktoś mi chciał w to wierzyć, na przykład, że pamiętam jak moja siostra się urodziła, jak ja miałam niecałe 3 lata. Pamiętam jak byłam u niej w szpitalu, pamiętam jak przyjechała, pamiętam jak zażądałam dla niej imienia Madzia. I byłam bardzo oburzona, że Magdalena, a nie Madzia będzie. W każdym razie, jako taki dzieciak 4, może maksymalnie 5-letni, postanowiłam założyć agencję detektywistyczną, ponieważ podejrzewałam mojego dziadka o to, że jest jakąś niebezpieczną postacią fantazy. I zatrudniałam do tego dwie dziewczynki, jedną w swoim wieku, drugą taką, która już... Chodź się pokaż z tym uchem, chodź. Drugą, która już chodziła do podstawówki, miała chyba 8 lat. No chodź, pokaż. No pokaż się. Nie, nie pokażesz się. Która miała jakieś 8 lat. Ja im zostawiałam szyfry. Najpierw im tłumaczyłam te szyfry. Jadzia, nie kop dziury. Po prostu ja film kręcę teraz, później się pojawimy. Proszę cię. Zostawiałam im szyfry. Tłumaczyłam im oczywiście, o co w nich chodzi. Tam były kolory, literki, cyferki, jakieś tam piktogramy. Ja im zostawiałam w różnych miejscach, gdzie dziadek robił różne rzeczy, jakieś tam instrukcje. I później odbierałam od nich raport. No i się orientowałam regularnie, że one w ogóle nic nie rozumieją. No i w końcu się ich pytam, czy wy znacie kolory? Okazało się, że ta młodsza nie zna. To
Kurta, w moim wieku jeszcze nie znam nazw kolorów. To jest jakieś upośledzenie. Ona była z rodziny patologicznej, czy upośledzenie społeczne. Ona była z patologicznej rodziny, natomiast ta starsza jeszcze sobie nie radzi na tyle z czytaniem, żeby moje instrukcje ogarniać. Z moją siostrą bawiłyśmy się tylko i wyłącznie w zabawy organizacyjne. To znaczy, na przykład, zrzucałyśmy wszystko z półek w pokoju i układałyśmy według nowego systemu. Ewentualnie miałyśmy bubasy swoje. To ja swojego wieczorem kąpałam i karmiłam. A tak poza tym, to się bawiłam w to, że on śpi. Jest wyjątkowo grzecznym dzieckiem. Wojtek się nazywa, mam go do dzisiaj. Natomiast Magdy Eliska to było dziecko, które tak jak Magda nie lubiło jeść. Ale tak poza tym to też tylko spało. I my na przykład się bawiliśmy w organizację pikniku, znaczy, że jedziemy na piknik. Polegało to na tym, że pakujemy bardzo dobrze koszyki, wsiadamy w samochód z PUF, jedziemy, siadamy, Wojtek je, Eliza nie je. Więc Magda bierze Elizę za nogi i wali jej głową o podłogę. I wracamy. Zabawa w piknik trwała tyle, ile zjedzenie kiślu. Bo na ten piknik zawsze braliśmy kisiel. W domkach dla lalek, Barbie, nic się nie działo. Ciągłe przemeblowania tylko. Żadnych historii. Żadnych historii naśladowczych. My siadałyśmy przed domkiem na przykład i u mnie to był jakiś tam ład i było niewiele osób, natomiast u Magdy to była po prostu jakaś neandertalska, patologiczna rodzina, gdzie na jednego mężczyznę przypadało trzy kobiety i nie wiem, 7,5 dzieciaka, bo nie było pewne, kto jest ojcem tego jednego. I tylko ustalałyśmy, kto jest co i o co chodzi. I nie miałyśmy w ogóle pomysłu, żeby brać te lalki, coś. Absolutnie nie. Więc takie rzeczy w głowie nie mieściły. Pamiętam, jak dostałam szału, jak Magda zaczęła chodzić do przedszkola. No i tam chodziła już z miesiąc, więc ją zaczęłam odpytywać z wiedzy, którą moim zdaniem już powinna mieć. Dostałam szału, jak się okazało, że nie wie, kto jest autorem Bitwy pod Grunwaldem. Zaczęła mi tłumaczyć, że. Że to jest wstyd, no to Magda jest 3 lata ode mnie młodsza, no to ja byłam wtedy w pierwszej klasie, tak? Że to jest wstyd. Że to jest bardzo ważny obraz i nie wiedzieć po prostu, kto jest jego autorem. To jest jak wybrać życie jaskiniowca. Byłam tym załamana. Mama mi tłumaczyła, że Magda jest za mała, żeby musieć wiedzieć takie rzeczy. Ja w ogóle tego nie mogłam przetrawić. Magda ogarnęła, kto to jest Matejko. Byłam strasznie wyśmiewana w klasie i w ogóle nie rozumiałam, o co chodzi. Natomiast były takie momenty, że mnie wszyscy strasznie lubili. Również nie wiedziałam, o co chodzi. No dzisiaj już wiem. Oni chcieli, żebym z nimi siadała, jak była klasówka. I oni nawet to mówili, a ja niczego. A, jest klasówka? A nie, usiądź koło mnie. Aha, no dobra. To mnie lubi. Dowiedziałam się od dziewczyny, którą znam od zerówki, że mają wielkie powodzenie u chłopaków. Ja myślałam, że oni mają za kompletną padałkę, że oni się ze mną zadają, ponieważ nie widzą w ogóle we mnie dziewczyny, tylko kumpla. Miałam 33 lata, jak się zorientowałam, że prezent od kolegi z klasy. Takie koraliki, z takich drobniusieńkich koralików. Ja byłam hipiską, więc to był taki świetny, już chyba w piątej czy w czwartej klasie. Oj, bawię się z Pinką, złamałam ząb. Pani nauczycielko wspomagająca. Zaczęłam być hipiską, bo już wtedy bardzo kontestowałam system. I dostałam od niego takie koraliki, które mi sięgały do ziemi. No to chyba długo je robił. Ja miałam 33 lata, jak się zorientowałam, dlaczego ten chłopak codziennie u mnie był i dlaczego dostałam
te koraliki i w ogóle. Hello there, my name is Margaret, a charity organization which having a cooperation with. Fundacja Przemocni tym się różni od większości innych fundacji, że wspiera osoby wysoko funkcjonujące w czasowym kryzysie. Dlaczego? Dlatego, że jest to najbardziej sensowna inwestycja społeczna, jaka może być. Jeśli pomagasz osobie, osobom, które zazwyczaj funkcjonują w naszym społeczeństwie dobrze lub bardzo dobrze, są dobrymi osobami nieroszczeniowymi, osobami, które jeszcze w dodatku pomagają innym lub dobrze wychowują dzieci, to jest to inwestycja, która opłaca się naszemu społeczeństwu najbardziej. Dlatego, że pomagamy tylko przez chwilę i ktoś stoi na własnych nogach. Czyni nasze społeczeństwo lepiej funkcjonującym. People who are coming to Fundacja Przemocnie are learning how to get out from victim's mode and stop being a victim, emotional, mental victim, which is completely different thing than being a victim in the real life in a certain situation when somebody is attacking you and you're really a victim. So it's like a network of help. We are helping each other and we are supporting each other. That's why the organization, in my opinion, is unique. And also the approach is unique because it's specialized in help for people in autistic spectrum, high functioning autism, and with Asperger's syndrome, which is me, hello. And also Anya, she's got Asperger's syndrome, and she gained unusual, enormous amount of knowledge. How does it work for her in her own life? I can have great contact with people on completely different level than I even imagined. I used to be scared of people. Not anymore. W podobny sposób nie ogarnęłam wielu innych chłopaków w swoim dzieciństwie. Pamiętam, jak zmieniłam szkołę w zerówce. Poszłam na świetlicę, pamiętam doskonale ten dzień. Przyrzekam, że ta świetlica kręciła się jak karuzela. Ja przestałam ten dzień, trzymając się obudowy od kaloryfera, z którą zresztą też później zrobiłam coś dziwnego, bo się bałam, że się przewrócę. Jak ojciec po mnie przyszedł i się zapytał, czy byłam na obiedzie, to po prostu mu odpowiedziałam, że nie mogłam, bo wszystko się kręciło. Na ten obiad zaczęłam docierać gdzieś po tygodniu, bo świetlica przestała się w końcu kręcić. Miałam też fazę, że mnie interesowało, czy jak wsadzę gdzieś głowę, to ją wyjmę. Zaklinowałam się wielokrotnie. Wsadziłam... Właśnie wsadzałam na świetlicę głowę w tą obudowę od tego kaloryfera, w taką słonkę drewnianą, takie szczebelki były. I ona mi się zaklinowała, mi się to wydawało absurdalne, tam wyjmowali te szczebelki. Wydawało mi się to absurdalne, bo przecież jak weszło, to powinno wyjść, więc zrobiłam to jeszcze chyba za dwa razy. Za każdym razem z tym samym skutkiem. Klinowałam sobie głowę na klatce schodowej, w barierkach. Z tego samego powodu, to trwało. Miałyśmy z moją siostrą absolutnie chore zabawy z użyciem noża. I to już jak byłyśmy dosyć małe. Miałyśmy na przykład takie wielogodzinne głupawki, podczas których ganiałyśmy się z pędkiem parówek, używając tego jak bicza. A druga na przykład miała nóż do obrony. Miałyśmy też taką zabawę, że podrzucałyśmy ogórka do góry i łapałyśmy go na ten nóż, ile razy go przetniemy w powietrzu. Dość często zdarzało nam się wybijać dziury w drzwiach, szyby. Podczas tych zabaw towarzyszyły nam emocje, które nas absolutnie przerastały. To znaczy
samo to, że się śmiejemy, albo samo to, że się gonimy, wywoływało w nas po prostu coś takiego, że tego się nie dawało powstrzymać. To zazwyczaj doprowadzało do tego, że w końcu leżałyśmy i jak w tańcu świętego Wita, miałyśmy niemalże drgawki, tak? Żeby się uspokoić, to musiałyśmy odbyć coś, co wyglądało po prostu jak opętanie. Oczywiście fatalna integracja sensoryczna, która została mi do dzisiaj. Tutaj wbiłam sobie kilka dni temu śrubokręt. Miałam około 15 lat, jak przestałam się przewracać co chwila, w zimę. I miałam 24 lata, jak przestałam w ogóle się wypierdzielać w zimę. Do dzisiaj przegryzam sobie język do krwi, wygryzam sobie dziury w policzkach niechcący. Gdzieś do 20 roku życia, gestykulując, potrafiłam sobie wsadzić palec do oka, to tak bardzo boleśnie. Co jeszcze? Nauczyłam się robić przewroty, figołki, jak miałam 3 lata. I zrobiłam 2 numery. Jeden był taki, że pokazywałam prababci, że umiem i wpadłam na jakąś zabawkę, uszkodziłam sobie kręgosłup, zaczęłam się dusić. No jakoś mnie tam odratowali. I już miałam bardzo niechętny do tego stosunek, ale ojciec, który mnie uczył tych przewrotów, stwierdził, że jeśli teraz lęk mi zostanie, to będzie problem, więc pokazał mi, że mogę. No i robiłam. I poszłam nad staw. Teraz jak tak myślę, to jak to moje dzieciństwo wyglądało, to nie wiem. No, moja mama była nadopiekuńcza, a z drugiej strony ja na przykład chodziłam sama z psem po mieście, jak byłam mała, w miasteczku. No i też leżałam nad stawem, który był u nas. No i postanowiłam zrobić przewrót do tyłu. I wpadłam do stawu, a nie umiałam pływać. Ojciec mnie uratował, natomiast po tej sytuacji ja już nigdy nie zgodziłam się zrobić przewrotów. Większość WF-ów w podstawówce to jest robienie przewrotów. Wiecie, jak wielką śmieszność naraża się dziecko i na jak wielką agresję dorosłych naraża się dziecko, które odmawia zrobienia przewrotów? Cała klasa się śmieje, nauczyciel jest wściekły, dostajesz jedynkę za jedynką, rodzice w domu są wściekli, ojciec kiedyś mnie pobił, także byłam cała w siniakach, gumowym takim kapciem, jebitnym, za to, że ja nie chcę robić tych przewrotów. Jako typowa aspergerka powiedziałam, to jest karalne, chuju, ja robię ci wstydu. I pokazywałam siniaki wszystkim. Na jakiejś imprezie u przyjaciół moich rodziców też to powiedziałam i oczywiście usłyszałam od dorosłych, oj, żebym nie przesadzała i w ogóle matka, że jakby mnie zasłużyła, to coś tam. Ja powiedziałam, naprawdę dzieci zasługują na coś takiego? I rozebrałam się. Wstyd nie do zapomnienia. Rodzice już mniej więcej nie pobili. Tak, żeby były ślady. Dzieciństwo z Aspergerem byłoby wspaniałe, gdybyśmy wiedzieli, czym różnimy się od tych dziwnych, głupich dzieci. Głupich, sorry, głupszych od nas. Ja bardzo szybko, znaczy gdzieś koło 3 klasy, zaczęłam czuć satysfakcję z tego, że się różnię. Bo marność zachowań, małość zachowań dzieci w mojej klasie budziły we mnie taką pogardę. Ich jakieś błahe myślenie, ich prostactwo, ich kiepski gust, ich niezrozumienie lektur na przykład. Obudziło we mnie takie zażenowanie, że ja się cieszyłam, że oni mnie nie lubią. Na palcach jednej ręki można policzyć osoby, które mnie lubią, lubiły i szczerze wydaje mi się, że to byli aspi.
To były osoby, które może nie miały obniżonego zachowania. Ale po pierwsze dobrze się uczyli, po drugie albo w ogóle się nie odzywali zazwyczaj, albo byli wyjątkowo elokwentni, wywiórka, wyjątkowo elokwentni i ciągle kłócili się z księdzem na religii. Więc mam wrażenie, że po prostu ja się dobrze czułam ze swoimi. Gdybym ja rozumiała od początku, czym różnią się ci, którzy mają do mnie problem, to by mi to oszczędziło wielu przykrości. Gdybym wiedziała, gdzie szukać swoich, oszczędziłoby mi to lat w poczuciu osamotnienia. Teraz, jak jestem na grupie dla Aspie Girls, to ja się czuję u siebie. Ja się czuję po prostu w swoim plemieniu. Nagle się okazuje, że dziwaczki są takie same jak ja. Niczym się nie różnią. Ja też majtki gryzą w tyłek, one też nie mogą wytrzymać w skarpetkach. One też były przemądrzałe, Hermione Granger. Im też się zarzuca agresję, mordercze spojrzenie i tam jakieś inne bzdury. Ostatnio rozpoznałam w dziewczynie Aspi, pozdrawiam, bo wiesz, że o tobie mówię, zamieniłam z dziewczyną kilka słów i zapytałam się, czy ona ma Aspergera. Co ona się ucieszyła bardzo i powiedziała, tak, jestem w trakcie diagnozy. I później się mnie zapytała, skąd wiem. Tak zastanawiam, mówię, kurczę, wiesz co? Ciężko powiedzieć, ale spojrzenie, cienkość i bladość twojej skóry, coś z Harry'ego Pottera i coś w ruchach. Oraz to, że jesteś w tym miejscu, w którym się właśnie znalazłaś, w tej sytuacji. Więc to są takie jakieś niuanse, ale jeśli ja wyczułam swoją, to tą nieswojość nas też inni szybko wyczuwają, tak? Znaczy, wiadomo, no. Wiadomo, bo ja jestem bardzo często bardzo źle odbierana, zanim cokolwiek zrobię. I naprawdę wystarczyłaby zmiana podejścia, żeby korzystać z naszego wewnętrznego spokoju, z naszej wewnętrznej mądrości i logiki, z naszej miłości i szczerości. Świat byłby lepszy, gdyby się nie paliło czarownic. Przystojny, wysoki brunet z tatuażem. W dodatku świetny ojciec. No i dywanik handmade za 300. Też niezły. Handmade Dagi kupisz u nas, ale jej męża nie.